To jest telewizja w Polsce.pl. Witam Państwa serdecznie. Ze mną w studio, proszę Państwa, profesor Jerzy Robert Nowak. Witam Panie Profesorze, bardzo mi miło gościć Pana. Już chyba trzeci raz. Trzeci raz. Jesteśmy zaszczyceni Pana obecnością. Chciałem o czymś innym, ale znowu, życie przynosi wiele ciekawych tematów. Przed chwilą rozmawialiśmy tutaj w studio o sprawie tak zwanego aktu z Marrakeszu. Czegoś tajemniczego, o czym nie ma publikacji w polskiej przestrzeni publicznej. Ja przynajmniej się nie doszukałem, tylko w Pana wypowiedziach znalazłem ślad wypowiedzi Pana Bosaka. Jest jakiś akt, który podpisał polski rząd. Co ten akt sankcjonuje? O co wiemy o nim? I podobno... W internecie bez trudu Pan znajdzie. To jest akurat internet pozostaje na szczęście tą dziedziną, tym forum, gdzie o wielu rzeczach się dowiadujemy. Była to taka proimigracyjna deklaracja wielu krajów europejskich, wielu, ale nie wszystkich, bo na przykład Węgry odmówiły podpisania i chwała im za to, a u nas podpisano to, co jest sprzeczne z deklarowaną przez lata rządu dobrej zmiany polityką, że nie będziemy przyjmowali imigrantów, z tym, że coraz bardziej są tu dziwne rzeczy, bo przypomnę, że minister Czaputowicz w wywiadzie dla Le Figaro powiedział, że przyjęliśmy właśnie 2000 imigrantów i tak dalej. No to można powiedzieć brzydko, sypnął się troszeczkę. Sypnął się i on w ogóle nie zasługuje na jakiegokolwiek postać typu ministra spraw zagranicznych. Tym bardziej, że na przykład nie tak dawno powiedział, że Polska nie będzie występować w obronie wartości chrześcijańskich. A kto go do tego upoważnił? Przeważająca część narodu reprezentuje wartości chrześcijańskie, a jeśli on jest tak chyba niechętny... Chyba nie tak to sformułował, Panie Profesorze. Nie, to, nie do końca że tak. Nie będzie, no to proszę zajrzeć, że nie będzie występować w obronie wartości chrześcijańskich. To zdaje się w Niemczech miało miejsce, prawda? I są różne tutaj... Zresztą pan wie, że już dużo relacji było z nim. Jakiś taki były wpadki jaskie ministra, wszyscy to pamiętamy. Dość dużo, jak na to prawda, okres. Panie Profesorze. No, tam akurat były różne relacje co do tego sformułowania, aczkolwiek no, można je tak interpretować. Natomiast tam było jeszcze inne takie ciekawe stwierdzenie, czy tam relacji, że my, co nas łączy z Wielką Brytanią, dążenie do liberalizmu, to może jego. Ja nie słyszałem, żeby rząd polski dążył do liberalizmu, który jest skompromitowany w świecie. Gospodarczy liberalizm jest całkowicie upadał. Czy Trump dąży do liberalizmu? Nie sądzę. Ale panie profesorze, pan był, o ile dobrze pamiętam, gorącym zwolennikiem dobrej zmiany. Pan byłem, ale z tego co pamiętam z pana publikacji, z cieszył się na Prawo i Sprawiedliwość tak, u władzy. Oczywiście, że tak, bo i dalej mówię, że po PO i PSL, to była na pewno była zmiana, ale niestety ci, których chwaliłem, na przykład Szydło została usunięta bez klasy i byłem i jej opieram, ciągle podkopywano pozycję Ziobro, który uważam, że zrobił najwięcej, jeśli chodzi o sprawiedliwość. Zablokowano, to znaczy prezydent zablokował ustawę o sądownictwie, opóźnił o pół roku, a teraz mamy groteskowe rzeczy, na przykład z panią Gersdorf, która dalej dzięki temu zablokowaniu może sobie buszować i tak dalej. Czyli nie podoba się panu polska polityka zagraniczna obecna? Polityka zagraniczna nie podoba mi się cały czas od 89 roku, począwszy od takiego ministra jak agenta Skubiszewskiego, poprzez Gieremka i całe Bartoszewskiego. No napisał pan książkę o Bartoszewskim. No tak, o Bartoszewskim bez mitów. Nie podoba mi się też, i tu mówiąc nawiasem, to, co podkreśliłem, co mi się między innymi ta walka Ziobry o porządek w sądownictwie, o ukrócenie komorników przykładowo, o skończenie zabierania dzieci rodzinom i tak, tak dalej, co było już robione nachalnie. Podobała mi się walka z pedagogiką wstydu i tu takie bardzo manifestacyjne stwierdzenia na ten temat, no ale teraz nie podobało mi się, że sam PiS ugrzązł w tą pedagogikę wstydu, bo dla mnie spotkanie Netanyahu, Morawiecki to nie był sukces dla Polski, wręcz przeciwnie. Przede wszystkim brak wyrzucenia pani ambasador Azari, która była agresywną
wręcz prowokatorką jako ambasador wtedy na spotkaniu w Auschwitz. I czym to owocowało? Pan wie dobrze, że ona w kilka tygodni potem recenzowała Polskę, że w Polsce odżyły demony antysemityzmu. Jaki ambasador ma prawo do takiego publicznego? I zaatakowała premiera Morawieckiego, choć bez nazwiska. To jak się zachowuje taki ambasador? Z pewnością niestosownie, ale mówi pan teraz o czymś, ja też nie znalazłem tego w różnych publikacjach, tak jak o protokole z Marrakeszu, też w polskiej prasie nie istnieje ten temat. Mówił pan o tym, że wzrosła suma roszczeń żydowskich, tak, która... to się powtarza ciągle, ale jeszcze dodam, dlaczego rząd się do tego nie ustosunkował. Ale gdzie pan to znalazł? Skąd pan ma taką informację? No już powtarza się w wielu miejscach, ale chciałbym tu dodać, że co jest dla mnie zupełnie niezrozumiałe, że rząd nie zareagował na dyskusję w amerykańskim Senacie, która wreszcie doprowadziła do poparcia tych roszczeń, a ja uważam, że wykorzystując przychylność Trumpa do Polski, trzeba było przedtem wystosować list do niego, przedstawić polskie argumenty, a chowanie głowy w piasek nic nie daje. Coś konkretnego poza pustymi gestami, żeby załatwić, prawda? No to skoro się i przedstawić pokazuje jako przyjaciel Polski, to niech coś konkretnego załatwi. A przedstawić, załatwi, tu jest wiele argumentów. Oczywiście, że w 60 roku już uregulowano sprawy roszczeń ze Stanami i całym mnóstwem innych krajów. Ale czy on był władny? No wiadomo, że tutaj siła kongresu zmaga się w parlamentaryzmie amerykańskim z siłą prezydenta. To była jednak inicjatywa z kongresu, prawda? On tutaj jakiegoś pola manewru nie miał. Ale trzeba było prezydentowi dostarczyć argumenty, przedstawić polskie żeby nie stanowisko. Podpisał. Tym bardziej, że mówił tak pięknie w Polsce pięknie. W czasie wizyty. Tym bardziej, że ma w otoczeniu ludzi związanych z Polską. Słyszałem o wnuku kobiety, która walczyła w Powstaniu Warszawskim. I wszystko to przedstawić też... całość strat polskich, to, że my zostaliśmy pominięci w planie Marszala, to, że nie dostaliśmy faktycznie odszkodowań, bo nawet te, co mieliśmy, przejęli Sowieci. I tego jest ogromnie dużo. Pokazać rozmiar zniszczeń Polski. To była też okazja. Ale to wszystko mi przypomina, dlaczego mówię, że polska polityka zagraniczna jest żałosna. Bo zapomniałem powiedzieć o innym ministrze spraw zagranicznych. Danielu Rotfeldzie, który gdy Obama powiedział o Polish Concentration Camp, siedział jak mysz pod miotłą, a miał wspaniałą okazję zabłyśnięcia w interesie Polski, powiedzenia jednego zdania. No, ser, to nie były pokazania, że jest facetem poza wszystkim, prawda? No tak. Bo tak powinien z godnością zachować się prawdziwy Polak. I tu jest to, myślę, to jest, przypomina mi to słabe, samo tak. Milczenie pana Bartoszewskiego w Knesecie. Przez kilka godzin atakowano Polskę, parę dziesięciu posłów. Oczywiście Szewak Weiss milczał, też nasz wielki przyjaciel rzekomo, a pan Bartoszewski siedział i ani be, ani be, ani kukuryku, jak mawia klasyk Wałęsa, a potem wspaniali przyjaciele Polaków z Izraela, Benjamin Anolik, Abraham Wageman, Stanisław Dąbrowski z Düsseldorfu, Żydzi, czyli Żydzi uratowani przez Polaków, protestowali w listach do Rzeczpospolitej, oburzali się na tych posłów z Knesetu, bo ich uratowali Polacy, jak groziła. A kto był najgorszym Polakożercą wtedy w parlamencie? To jest pytanie bardzo artościowe. Wiceprzewodniczący parlamentu, obecny prezydent Reuven Rivlin, nawet wyborczej się od niego odcięto. No to przepraszam, jest największym Polakożercą. Zresztą było, Duda go próbował usprawiedliwiać, bo w izraelskiej prasie po jego wizycie teraz cytowano dość fatalne jego słowa. Wróćmy do korzeni współczesności, do tego. Ale może na chwilę ja powiem, bo nie wiem, czy tu pana było, ale Rivlin to jest ogromnie ciekawa postać. Jak był tu kilka lat temu na otwarciu wystawy jakiejś w Muzeum Historii Żydów Polin,
kto się chwalił, że pochodzi w prostej linii od jednodniowego króla Polski, Żyda, jakiegoś Szmula, bo tam jest taka legenda żydowska, że polska szlachta i magnaci nie mogli zdecydować się do wyboru króla i wybrali na jeden dzień tego Żyda. Oczywiście jest to taka legenda jak o królu Ćwieczku, o Popielu i tak dalej, czy o Szewczyku Dratewce, a i on z prostej linii, że pochodzi. A powiedział też przy okazji jeszcze coś jednego, co wykpił znakomicie publicysta warszawskiej Kokoszkiewicz, że Żydzi dali Polsce wielu bohaterów wojskowych. No to napisał Kokoszkiewicz o królu, Szmulu i huzarii żydowskiej. Że tak, pod Wiedniem to huzaria żydowska rozbiła tureckich pochańców. Pod Grunwaldem to chorągwie żydowskie zmiażdżyły krzyżaków. No, ale a Zawisza Czarny był pewno czarny. Ale już w Legionach było. W Legionach Berek było. Berek Joselewicz. W tamtym czasie to właśnie głównie Berek Joselewicz, ale w Legionach Piłsudskiego było... Właśnie. Z paręset osób. Ja o to się upominam. Tradycja żydowskiego czynu wojennego. I generał Mont na przykład był komendantem wojskowym. Na przykład dodajmy, że doktor Korczak bardziej się, bardzo mocno czuł się Polakiem, nawet wyszydzał jidysz. Był przyjacielem Piłsudskiego. No więc... Natomiast ja panu powiem, panie redaktorze, bo ja na tej tematyce żydowskiej zjadłem zęby. Och, z całą pewnością. Od 68 lipca, bo na Węgrzech byłem zaskoczony skalą oszustw w Polsce, zacząłem zbierać materiały. Na przykład, co jest ciekawe, ja ciągle dużo pisałem, najwięcej w Polsce, między innymi o Żydach asymilatorach, tych przyjaznych Polsce, bo uważam, trzeba dbać o przyjaciół. To był nurt 10% Żydów. I tam... Spotkał się pan tutaj z panem Sandauerem w naszym studiu. A no i właśnie, pan był zaskoczony, której, a jego... W którym znakomitej komitywie państwo no bo i potem rozmawiali. Jeszcze rozmawialiśmy, tak. Świetnie. Więc... Zresztą ja w mojej książce, można. Tak jak ratować Polskę, wymieniłem go, moim zdaniem, że powinien kandydować na posła, PiS powinien go wziąć na listę, ale PiS na ogół jest niewdzięczny wobec osób spoza PiSu, które popierają ten... No ale powiem coś takiego. Że niech sobie pan wyobrazi, że w najnowszych dziejach Żydów, redagowanych przez starego Komucha, a potem Jerzego Tomaszewskiego i Polakożercę dodajmy, nie ma prawie tych Żydów przyjaznych Polsce. Na przykład malarza Gottlieba, najlepszego malarza żydowskiego w XIX wieku. Historyczne obrazy, ale Estera i Kazimierz. No to nie pasuje dla takich zajadłych fanatyków. W ogóle pomijani są różni tacy Żydzi i generałowie, nie, i także w słowniku judaistycznym. No jeśli Alina Cała z Żydowskiego Instytutu Historycznego za polskie pieniądze wydała książkę atakująca nurt asymilatorów najbardziej przyjaznych Polsce, a powiem tu panu dość anegdotycznie. Antoni Słoniński, który jako poeta, eseista, wspaniały eseist, publicysta, kiedyś się tak zdenerwował na ataki niektórych Żydów, fanatyków, że on się tak zrósł kulturą polską i to odnotowała żona Iwaszkiewicza. Powiedział, psiakrę, cholera, mam już tego dość, czuję się endekiem. No, wiemy, że endecy nie byli. A jego asystentem był Adam Michnik. Tak, to tylko przedtem szereg razy się spotykałem z Słonińskiego, go bardzo ceniłem. Dla niego, tylko dla niego przeczytałem 20 roczników wiadomości literackich, które były najlepszym pismem przedwojennym, kulturalnym. Tak. O, takiego nie mamy, kulturalnego, nie mamy, znakomicie. Rzeczywiście. Co prawda było kosmopolityczne, tam Bernard Shaw, Russell i inni, ale co jest ciekawe, bo to znów jest mało znane, że naczelny tego pisma, Mieczysław Grydzewski, pospolicie zwany Grydzem, w czasie wojny zupełnie zmienił postawę. Żaden kosmopolityzm, niesamowity patriotyzm, antykomunizm i dalej redagował wiadomości. Blokowali mu Anglicy, redagował do lat 70. przynajmniej i było to o wiele bardziej patriotyczne pismo i prokatolickie niż kultura. A dlaczego? A ja powiem panu, bo ja tak psychologicznie. Bo Grydzewski stał się absolutnym
antykomunistą i antysowietem. I uznał, że w tych krajach Europy Środkowej, żeby coś zrobić, to trzeba się oprzeć na patriotyzmie i kościele. I był wspaniały. Na przykład oni zareagowali bardzo ostro na Miłosza, bo potraktowali go jak zdrajcę. Bo... Ale wróćmy właśnie do genezy zjawisk, o których dziś mówimy, tak. Łatwo. Polska stoi w obliczu poważnego problemu imigracji, prawda? Tu pojawia się u nas wielu Ukraińców i nie tylko, i Pakistańczyków. Mówiliśmy o tym Hindusach akcie i tak z Marrakeszu, dalej. O tym, że no, polski rząd otwiera tutaj szeroko bramy naszego kraju. Ale jeszcze są negocjacje z Filipinami, że tak. Grozi dużo więcej Filipińczyków przybycie. Tłumaczy się, że są to katolicy. To jest A ja byłbym za tym, pomysł. Żeby ściągać Polaków z zagranicy, uniemożliwiać poprzez lepsze płace i lepsze Właśnie, nie możemy wyjazd im lepiej płacić. Ludzi. To jest ten kłopot. I znaczy, to jest ten nie możemy. To jest ta A na co idą takie pieniądze, jak na przykład pana Morawieckiego na bank Morgana i dopłacenie 20 milionów ale, do tego banku? Proszę mi pozwolić dotrzeć do takiego bardzo. Pytania esencjonalnego. Niech pan dociera. Przedwojenna Polska była państwem wielokulturowym. Tak. Jaki powinniśmy wyciągać z tego wniosek? Czy ta wielokulturowość przedwojennej Polski wzmocniła nasz kraj? Czy była siłą tego państwa? Czy też dziś z perspektywy możemy oceniać, że to ta wielokulturowość doprowadziła do upadku nie, naszego no kraju? No to nie przesadzajmy. Wiele rzeczy się złożyło, jak się było między Rosją a Niemcami. Ogromnie to było wszystko trudne. Natomiast jeśli chodzi o stosunki z Żydami, to naprawdę zrobiono bardzo dużo, o wiele więcej niż z Ukraińcami, muszę przyznać. I tu byli na przykład Hołówka, Tadeusz Hołówka, którego zresztą zabił głupawy terrorysta ukraiński, przyjaciel Piłsudskiego, pisał tak ciepło o sprawach żydowskich, o zrozumienie, ale co było problemem? Ale wie pan, panie profesorze, ja pytam dlatego, że my powoli zbliżamy się strukturą. To jest pewien paradoks, ale tak to jest. No, wolałbym, żebyśmy się nie zbliżyli. Zbliżamy się, bo może... było, pan pamięta, blisko, ja wiem, wielka ale część. Może miejsce Żydów zajmą Ukraińcy, pojawiają się nowe grupy, więc my, patrząc na to tak bardzo racjonalnie, bardzo chłodno, zbliżamy się, za chwileczkę możemy osiągnąć podobny skład. No nie porównywałbym, bo jednak wśród Żydów i właśnie tych przyjaciół Polski było sporo osób ciekawych intelektualnie. Niech pan nie wymieni tych ciekawych intelektualnie Ukraińców. No tak, no właśnie i o to pytam, czy dziś możemy takie porównanie historyczne wykonać? Czy ta wielokulturowość podówczas służyła Polsce i czy dzisiaj możemy na to liczyć, że wielokulturowość będzie siłą naszego kraju, jak chcą niektórzy, prawda? Jak chce polska lewica, ta dzisiejsza lewica. Nie mówimy o przedwojennej, bo ona była inna, prawda? Z tą wielokulturowością przed wojną to jest trochę inny problem, bo byli asymilatorzy, 10% ludności żydowskiej, Polacy wyznania mojżeszowego, nawet był ich zjazd, o czym tylko ja pisałem chyba w latach powojennych i przyjął delegatów Piłsudski tuż przed zjazdem, gdzie potępiali zbrodnicze pomysły judeopolonii, wykrojenia z Polski państwa żydowskiego przy Niemcach, ale byli niestety, wśród Żydów były bardzo mocne podziały. Oni mieli więcej partii niż Polacy, mimo że... No i tak, co było i socjalistyczne, ciekawe, konserwatywne. Najlepsi byli, no, Aguda konserwatywna była. No i lewicowy bunt, no, prawda, bardzo silny. Też, ale na przykład, no niestety była Żydokomuna bardzo silna, ale jeśli chodzi o wpływy w partii komunistycznej, polecam Syskina, Jurij Syskin, znakomity uczony pochodzenia żydowskiego, który w Stanach napisał Wiek Żydów, co on pisze też, jak było w Polsce, w partii komunistycznej. Natomiast co było nieszczęściem? Że były tak mocne podziały, że mimo, że było starania z polskiej strony, Skrzyński, minister Skrzyński, do prowadzenia do ugody, zawarto, ale nie została zrealizowana. Otóż, że posłowie galicyjscy, żydowscy, z Leo Reichem na czele byli naprawdę doskonale. Ale był polski Żyd Grünbaum z Królestwa. To był zajadły Polski. Na chwileczkę zawieśmy naszą rozmowę. Zaraz do niej wrócimy. Zaraz ją dokończymy w drugim naszym wejściu. Chwileczka przerwy i skończymy ten akapit i wiele innych, mam nadzieję.